O co chodzi? Trzeba wam czego? Kto tak płacze w obłokach? Jednak grube to będzie lepsze. Witaj, złociutki. Zapraszam na górę. Już nie te lat. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Majsa, może powie ci coś interesującego, ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia.
No to ja... Cholera. Co chodzi, Wiedźminie? Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołak albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę. W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy Wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. Sekcje to strata czasu. Ostrożnie! Wal... Bywaj. Cóż to? Zastanie inter... Jeszcze ze dwa doły. Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej gorzałki. Wpisz sobie? Zaraza, potrzebuję ze dwa orenki na piwo. Widziałeś, ile tu żebraków? Zabierz któremuś miskę. Ty to masz łeb. Zaraz spojrzę, który może mnie wspomóc. Zawsze służę rado. Pytasz o to w takim miejscu? Ciśnie mnie, sam rozumiesz. Co poda...
chcę w... Nie da rady. Co mam z... Potrzebuję... Nie dasz się... Po prawdzie to możesz. Zadłużyłem. Dlaczego? Bo... Powiedz... O co? Bywaj. O co? Bywaj. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj.
Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna. Obrażenia ciało, uszkodzone w znacznym stopniu. Stopień dehydracji tkanek. Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej. To kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Możliwe, żeby załatwił go wilkołak? Do tej pory już by się zmienił w lykantropa. Racja. Geralt, nie musisz mnie sprawdzać. Jestem profesjonalistką. Przejdźmy dalej. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśni karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska, ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Coś mi tu nie gra. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż, widać czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Co to za świństwo? Larwy z rikańskiej muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w Zerrikanii, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy w Temerii. Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt, Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerrikania... Z Zerrikanii pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar.
Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Bądź ostrożny, nie lekceważ go. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Jestem taka zmęczona. No dobra, właśnie. Thank you.
Czego chcesz, biały wilku? Rozpracowałem Javeda. Dobrze, niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem, może wymyśli coś pożytecznego. Aha, dobra robota, wilku. Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Rozpracowałem Javeda. Dobrze. Pogadam z Kalksteinem. Aha. Bywaj. No to ja... Rozpracowałem salamandrę. Jasne. Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina. No, nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Bywaj. Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko. Powiedz grabarzowi, że nic mi nie jest winien. Powinien być kurewsko wdzięczny. Dzięki. Warte. Jednak elfy zdecydowanie najgorsze. A cóż to? Szkoda dla was słów. O co chodzi? Trzeba wam czego? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To możliwe? Tak, wykupiłem je od niego. Ale musisz mi pomóc. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Bywaj.
Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak, mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj, na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. Najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Bywaj. Albedo? Zgryzłem Javeda. Podszywa się pod Raymonda za pomocą iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Jestem pod wrażeniem. Rozumiem, że masz na to dowody. Niezbite. Problem w tym, że w dalszym ciągu jest potężnym magiem. W tej kwestii nie jestem w stanie ci pomóc. Gdybyś poczekał, niedługo do miasta przybędzie wysłanniczka Loży Czarodziejek. Nie mogę czekać. W takim razie porozmawiaj z Kalksteinem. Nie jest magiem, ale ma dużą wiedzę teoretyczną. Jak mawiają, lepszy ryc niż nic. Bywaj. Co chodzi, Wiedźminie? Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem Salamandry. Wierz mi, Wiedźminie, że kto jak kto, ale Raymond ma wystarczająco dużo powodów, by nienawidzić Salamandry. Poza tym ich dowódcą jest Javed. Otóż to. Javed i Raymond to ta sama osoba. Jakiś czas temu Salamandra zamordowała prawdziwego detektywa. Od tamtej pory Javed, ukryty pod magiczną iluzją, swobodnie realizuje swoje cele, korzystając z dobrego imienia Raymonda. Jak do tego doszedłeś? Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument śledczego. Zatem Raymond... O, już niedługo pełnia. Będę go miał na oku. Załatwię robotę papierkową, pozwolenie na akcję i tym podobne. Trochę to potrwa. Co pełnia ma z tym wspólnego? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. Cierpliwości, Wiedźminie, zamkniemy drania, ale wszystko w swoim czasie.
Znasz powiedzenie, chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam? Co masz na myśli? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. A, byłbym zapomniał. Jeśli to prawda, a coś mi mówi, że tak, to muszę przyznać, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Geralt. Bywaj. Coś z tym trzeba zrobić. Tak właśnie. Nie jestem w humorze, przyjdź później. Nikt mnie nie słucha. O co chodzi? Trzeba... O co? O co? Biżuteria, prezenty, wszystko, czego szukasz. Maść na stłuczenia, ziółka, najlepsze ceny. Przynosisz ze sobą kłopot? To ciekawe. Thank you.
A o co chodzi? Trzeba wam czego? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mag iluzjonista, przywódca Salamandry. Mam kilka pytań. Pytaj. Salamandra musiała zaleść Foltestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje w karczmie. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Bywaj. Widziałeś te dupeczki na rogu? Jeszcze trochę. Nosem se wciągnę. Nie przesadzasz z tym, aby... Jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A mam po tym gadkę jak nigdy. Żadna mi się nie oprze. A jak się oprze, to pewno po pysku dostanie. Chcę odpocząć. Tak. Witaj! Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co?
Popijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Może powinienem się wyprowadzić? Łeb masz twardy. Ja już mam dość. Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel. Pracuję dla Leuwardena. Wiesz, tego kupca z Nilfgaardu. Powinien mieć jakieś zlecenie. Dzięki. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Przyjaciołom zawsze chętnie pomagam. Dajcie cierpliwość. Chcę od... Mógłby tu przypieprzyć. Zmoknie. Za mało mi płacą. Sądzę, że to ty płacisz za broszę salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas porozmawiamy. Możliwe. Mówiła. Świetnie, chodź ze mną. Znam miejsce, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Prowadź. Mi się chce. Przynosisz ze sobą kłopoty.
Co cię? Co? W trosce o bezpieczeństwo poddanych zaleca się nocą z domu nie wychodzić i drzwi solidnie ryglować. To znaczy, że miastu zagraża głód? Miłościwie panujący nam król Foltest wraz z Radą Miejską zalecają zapasy. Teraz to nawet strach kupować ryby, bo czort wie, czy przynosi zaraza. Jakieś przekleństwo.
spać. Ma, żeby położyć się i zap... Bywaj. Moje płuca. To jakieś... Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. To jakieś... Nie ma nadziei. Jak mówi znajoma medyczka, nie przebiegał tędy pies z kawałkiem wątroby w pysku? Przekleństwo. Jestem w humorze, przyjdź później. Mam wyniki sekcji. Słucham. Nie dało się nic ustalić. Jak to? Jakby to powiedzieć, pomyliłem fiolki i polałem ciało jakimś żrzącym świństwem. Z tego, co zostało, nic się nie dało ustalić. Nic? Zupełnie nic? Absolutnie. Każdy popełnia błędy, Raymondzie. Tak, masz rację. Muszę się zastanowić. Przyjdź później. Tak, to elementarne. Nie jestem w humorze, przyjdź później. To nie fair. Zarażeni ludzie lądują w szpitalu, a nie ludzie. Bywaj. Chcesz pociupciać?
Nie wiesz może, kto wystawił list gończy za magistrem? Tak się składa, że wiem. Mój sekretarz. Dlaczego to zrobił? Bo mu kazałem, Wiedźminie. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Lojwarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować Salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twe wysiłki. To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? Bywaj. Nie wyglądasz ani na Temerczyka, ani na Redańczyka. To ciekawe. Za mało mi płacą. Jesteś wreszcie. Ano, jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej, tego twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca Gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście wszyscy wiedzą. Tak? Jestem gotów zająć się Baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję.
Bywaj. Tak wiele zapomniałam. Życie. Dziwny jesteś. Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Rejmondzie. Zabiłeś baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc... Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny... Teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnice potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Bywaj. Dajcie cierpliwość. O co? Właśnie idę pod bramę zamkową. Ponoć tamtejszy handlarz ma świetne pieczywo. Świetnie.
jesteś. Nie bawię się. Och, jak boli. Przewieźć często. Tak, płyńmy na bagna. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Chce się zabrać promem!